Czyli w dużym skrócie uratowaliśmy już i profesora, i Natalii. I oni oboje teraz będą szykowali grubą zemstę na naszym spekterku, na naszym spekterze. Dobra, drzwiczki mamy zablokowane, więc nic tutaj już po nas. Dziękuję za uwagę. Możemy sobie stąd iść. This will be the final showdown. But believe me, it won't be as easy as rescuing the professor. There's no turning back, so don't whip out now. Let's see what you're made of. Okay. Więc teraz pozostaje nam już tylko jeden poziom w zasadzie. A nie, tego jeszcze nie robiliśmy. Go-karts. To w sumie dwa poziomy. Westerland i go-karts. Dobra, to może polećmy sobie na go-karts i wtedy Westerland na sam końcu. Na samym końcu w sumie. Zobaczymy, co tutaj będzie. Wyścig, kurde, samochodem. Kto by się spodziewał tego? A nie, tu boss jest! Tu boss jest przece. We don't have to do this. Just come back to the lab. Don't even bother, Spike. You and I have always been good competitors, but this is it. Let's settle this once and for all. Dobra, to jeszcze tutaj jednak nie idziemy, bo przypomniałem sobie, że tutaj będziemy mieli małą niespodziankę, którą bym zepsuł. Więc lećmy na Westerland. A do tego wrócimy później. Spokojnie. Ja będę pamiętał o tym. O, bardzo fajna muzyczka się tutaj włącza. Widać klimaty westernowe i tak dalej. Dobra, więc teraz bierzemy naszego Sinkbaga. Nasz Sinkbag i teraz będziemy musieli wycelować w małpę. Ona tu bananowcu jeden. Dobra, jeden bananowiec został złapany. Pozostałe jeszcze. Nie wiem, ile tutaj szczerze tych małp jest, ale w ogóle sama ta sceneria przypomina mi o Raymanie Szalonych Kurlikach na PC-ta. Też taka fajna gierka, którą już kiedyś ogrywałem na kanale. No, kolejna małpa złapana. Kurde, Spike, ogarnij się. Dobra, bierzmy sobie teraz naszego Fly Sky'a, tak? Skyflyera. Naszego Skyflyera. Widzicie, kurde, ta nazwa mi się strasznie myli. Raz mówiłem dobrze, raz mówiłem źle. Auć. Ty gnoju bananowy. No my wraz ze znajomymi bardzo nie lubiliśmy tych małp, które strzelają, ponieważ one zawsze powodowały u nas złość. Mamy teraz porwanych 8 małp. A wypadałoby zabrać ich jak najwięcej, nie? W sensie porwać ich jak najwięcej. Albo złapać ich. Zdecydujmy się, która wersja jest prawdziwa. Bardzo dobrze. O to chodziło.
A teraz polecimy sobie tam do góry, ponieważ tutaj u góry mamy monetę. A ja wiecie, ja mam coś takiego, że jak są monety gdzieś blisko mnie, to ja nie potrafię ich ominąć. Nie potrafię, ponieważ uważam, że jak coś jest blisko mnie, to powinno zostać to zebrane. Nieważne, czy to jest moneta, czy gówno. A, tędy już nie przejdziemy. Mogłem się tego domyślić. Tutaj też nie przejdziemy. Czyli wszystkie małpy stąd są wykurzone w takim razie. Bo nie widzę innego sensu, skoro... Znaczy nie widzę innego jakby wyjścia. Skoro i tak nic, już nic po nas w zasadzie. Chyba, że jest jeszcze jakaś małpa, którą pominąłem, ale wątpię w to. Tutaj raczej wszystko mamy zebrane już. W sensie wszystkie małpy mamy. Dobra, to gdzie mogłem jeszcze te małpy pominąć? Tu mamy zamknięte, więc raczej wątpię, żeby gdzieś tutaj. No zobaczcie, mamy teraz już 4, 8, 9 małp schwytanych. A gdzie są pozostałe małpy? Tutaj jeszcze nie mamy nic otworzonego. Tam byliśmy. No dobra, no to idziemy wtedy, no nic tu po nas. Idźmy do tego go-karts. Zobaczymy, co tam będzie. Znaczy, ja wiem, co tam będzie. Pytanie, czy wy wiecie? Wy możecie niekoniecznie wiedzieć. Jake, we don't have to do this. Just come back to the lab. Don't even bother, Spike. You and I have always been good competitors, but this is it. Let's settle this once and for all. Let's see who's really the best. Let's go! Ta, mamy walkę z naszym bossem drugim, czyli z Jake'em. Więc Jake będzie po prostu wypuszczał na nas samochodziki, których będziemy musieli unikać. Szybko! Dobrze! No i takie coś będziemy musieli robić. Będziemy musieli po prostu unikać samochodzików i potem atakować jakby tył samochodu Jake'a. I tak w kółko non-stop. Ale dobrze, że zginąłem, dlatego że wolę mieć pełne zdrowie na tą konfrontację. A trochę się tutaj... O kurde, zero żyć. No to będzie ciekawa konfrontacja teraz. Bardzo dobrze. Z tego co pamiętam, to tam chyba trzeba było mu trochę HP zdjąć. Nie pamiętam, czy jakby 3 punkty zdrowia on ma, czy 5 ma, czy 4. Ileś w każdym razie ma. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi się podoba. Unikamy teraz tych samochodzików jak ognia. Szybko! Unik! O, zaczyna się kurde jarać. Zaczyna się jarać. To dobry znak. To znak taki, że w sumie... szybko pójdzie. O ile przeżyje. Oj kurczę, to już czarno to widzę. Czarno to widzę, jakby to Jim powiedział. Chociaż...
Może aż tak źle nie będzie. Dobrze, za pierwszym razem. Jake! What? Where am I? Jake, are you okay? Spike? Oh, this is so weird. I don't remember. I can't remember what I've been doing. Are you okay? Don't you remember anything at all? Have you forgotten about the apes? Or about working with Spectre? Spectre? Apes? What are you talking about? Ow, 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 ouch! My head. Yes, it's really you. You're back to normal. I'm so glad to see you again. I do remember something about Spectre and apes or something, but what? Yeah! I'm so glad you're ouch! Back! Let's you're go tell the professor! Me. Put me down! Oh, look, you've broken the spell. It's just as well. I really don't need you anymore anyway. Everything's going exactly as I planned it. Who's that? It's Spectre. Spike, I guess I underestimated your strength. You're smarter than I thought you were. I could use somebody like you. Why don't you join me and we'll conquer the world together? When we're a team, no one will be able to beat us. You're crazy if you think I'll team up with you! Relax. Just meet with me. You're looking for me anyway. You'll find me in my new castle in the middle of the amusement park. Come as my guest. I'll even leave the entrance open for you. I'll be waiting. Are you really going? Yeah, I've got to catch Spectre. I'm going with you. Ouch. No. It's better if you go back and help the professor. You need to regain your strength. The professor will need your protection. But... Okay. I understand. I'll do that. I'll get back right away. Can you get back there on your own? Of course. No sweat. Okay then. I'm going too. Okay. Spike! Good luck. Okej. Więc jesteśmy już po pokonaniu Jake'a, czyli naszego przyjaciela, który został odpętany. Okazuje się, że w momencie, kiedy była destrukcja samochodu u Jake'a, to on został właśnie wtedy odpętany, kiedy był wybuch. Co jest zaskakujące. No i teraz oczywiście standardowo się Spectre nam tam odgrażał, że co to on nie zrobi. Bla, 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 bla. Wszyscy chyba znamy tę śpiewkę w momencie, kiedy antagonista zaczyna przegrywać i zaczyna mu się tak zwanie pod dupą palić. Więc lecimy teraz tutaj. Zobaczymy, co tu na nas będzie czekać. Whoa! What? The castle's flying! Okej. No to kontynuujemy dalej w takim razie tutaj naszą zabawę. I... Wow. Co tutaj się najlepszego wydarzyło, to ja już nawet sam nie wiem, nie? Sam się nawet już zgubiłem w tym wszystkim. Co tutaj się najlepszego
wydarzyło. O, tutaj małpiszon jest, widzę. Za go dopadniemy oczywiście. Z zerowym życiem, ale damy radę. Trzeba będzie w tamte strony polecieć. Chyba, że jest jeszcze gdzie indziej ten małpiszon. Zasrany. Bananowiec jeden. Tak, to jest tutaj. Kurde, ty! Te, gościu! E! Co ty myślałeś, że ty mnie przechytrzysz? Wolne żarty, ty kurde. Pamiętam, jak pierwszy raz właśnie zobaczyliśmy to ze znajomymi, co tutaj w ogóle się odpierdzieliło, to mieliśmy takie: co tutaj się stało? Kurde! Takiego obrotu spraw żeśmy się nie spodziewali, nie? Ale mówię teraz autentycznie serio, nie? Co tutaj mamy? To chyba nas zabierze tam gdzieś indziej. No, to już troszeczkę mamy małp zebranych. O kurcze. Dobra, wiecie co? Zanim jakby ruszymy tam w niebiosa, to zobaczmy, czy czasem tutaj nigdzie żadnej małpy nie ma, ale wydaje mi się, że tutaj tylko jedna była małpa, z tego co pamiętam, więc... Zatem ruszajmy dalej w niebiosa. Ogólnie ten cały Specterland to jest jeden wielki poziom, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że mamy dwa osobne poziomy. To, co teraz robimy, to jest tak naprawdę jeden ogromny poziom. I dwóch bossów mamy tutaj. Jake'a, z którym już udało nam się zawalczyć i wygraliśmy z nim konfrontację, który został odpętany. Oraz będziemy mieli właśnie konfrontację teraz z samym Specterem. Muzyki w ogóle tutaj nie ma, nie dlatego, że mam jakiś glitch z emulatorem, tylko po prostu tutaj jest tak zwane budowanie klimatu, czyli po prostu na razie nie ma muzyki, w momencie kiedy pojawią się małpy, rozkręci się soundtrack, raczej włączy się soundtrack. Ale zanim to zrobimy, to zobaczmy tutaj teren, jak mniej więcej to się prezentuje. Tutaj mamy w ogóle jakieś przejście. Radzę uważać, nie chciałbym spaść w dół. Tak więc w gwoli ścisłości i w gwoli tutaj sprostowania rozpocznijmy zatem przygodę. Musimy tutaj dwie małpy zabrać. A raczej porwać, a raczej ukraść, a raczej... Raczej nie inaczej. Ale szkoda, że już ta seria będzie powoli dobiegała do końca, powiem szczerze, bo naprawdę przyjemnie mi się komentuje i nagrywa tę serię. No ale no cóż, wszystko co dobre kiedyś się kończy. O, tam są już. Dokładnie, teraz się właśnie dopiero soundtrack odpalił. W momencie, kiedy małpa tutaj wcisnęła przycisk. Dobra, teraz pytanie, gdzie ten przycisk jest? Gdzie małpa tam wcisnęła? Wydaje mi się, że... Chyba w dobrą stronę idę, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. No jednak nie do końca, w złą stronę żem polasł. W sensie w dobrą, ale nie w taki oto sposób. Trzeba było tam jakoś spaść, do tej małpy. Mnie teraz zastanawia, jak to zrobić. Ale chyba już wiem jak. Dobra, mam już chyba nawet patent, jak się tam dostać. Oczywiście... Kurde! Nie to. Nie to chciałem zrobić.
Zdaję sobie sprawę z tego, że mam zerowe życie, nikt nie musi mi o tym przypominać, bo ja o tym wiem. Nie to chciałem troszeczkę zrobić, chciałem właśnie w ten przycisk uderzyć, ale no niestety trochę się zapomniałem. Ale hej, mamy monetę zebraną, to też jest ważne, przynajmniej trochę tych monet będziemy mieli. Więc mi nikt nie będzie mógł zarzucić, że ja nie wiem, ja osrywam czy coś. No, dawaj mnie Sinkbaga. Dokładnie, niech platforma sobie tam w dół zleci, a my do tej małpy się dostaniemy, która uruchomiła to wszystko. Rozprawimy się z tym gnojarzem bananowym. Bardzo dobrze, o to chodziło. No dobra, no to skoro mamy kolejną małpę schwytaną, w ogóle ile mamy ich? 4, 8, 9, 10, 11, 11 na 24. Nice. Dobra, to gdzie teraz mamy iść? Dobra, wydaje mi się, że teraz chyba możemy wracać już. Tutaj nic po nas w zasadzie. I tam się małpy chyba pojawią już. Ale tak mi się wydaje. Tam nic nie ma już, więc wróćmy, zobaczmy, czy się małpy faktycznie pojawią. No dokładnie, są małpy. Kurde, trochę ich sporo, nie powiem, że nie. Dobra, małpa tutaj zeksplodowała. O nie, to jest z gnatem, jeszcze gorzej. Takiego kombo to ja bardzo nie lubię. Oj, bardzo nie lubię. Ho, zaskoczenia wzięta. Dobrze. Dobra, uzupełnimy sobie tutaj te ciasteczka i lecimy z kolejnym małpiszonem. Tutaj jest dokładnie. Strasznie nie lubię właśnie tych małp w spotkach. I nie dlatego, że nie umiesz trafić czy coś. Nie, spokojnie, to tam jakby... Jest kwestia inna. Tu jakby mi bardziej chodzi o to, że jakby nie lubię po prostu ich. Wolę jakby małpy, które właśnie chodzą sobie po poziomie i tyle. Strzelających też nie lubię bardzo. Bo mam właśnie wrażenie, że te strzelające się częściej bronią niż te zwykłe małpy. Bo wiadomo, każda małpa jest w stanie się tutaj obronić, że wiecie, użyć pięści i tak dalej, ale te wydaje mi się, że częściej się o wiele bronią. O wiele, wiele częściej.